Otóż chcę małą korektę wprowadzić do pańskiej wypowiedzi, głównie jeżeli chodzi o stosunki. Mamy rok 2016. Mamy 2016. Stany Zjednoczone się nie rozpadną. Stany Zjednoczone oczywiście mają wielkie problemy, przede wszystkim ze strefą Pacyfiku, z Chinami w szczególności, więc tam próbę budowania tej strefy Pacyfiku i w ogóle. Zresztą ja będąc w Stanach Zjednoczonych na Georgetown w latach 90. mówiłem, że potrzebny jest nie tylko North Atlantic and Pacific Treaty Organization, North Atlantic, ale i Pacific Organization, a więc nie tylko zbrojna czy militarna, ale również i gospodarcza. I to Stany Zjednoczone w tej chwili to niejako robią w ograniczonym niejako wydaniu. Natomiast powiem, jeżeli nasza cywilizacja, jeśli ją nazwiemy zachodnia, chrześcijańska, chce przetrwać, to w zasadzie powinna być stworzona, i to mówiłem to od wielu lat, taką doktrynę, mianowicie powstać trojka. Trojka to jest dobrowolne zrzeszenie i organizacja Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Dlatego, że zagrożenia... A kto trzeci? Stany Zjednoczone, Rosja i? Unia Europejska, aha. Stany Zjednoczone i Rosja. I trojka. Stąd właśnie trojka. Dlatego, że destabilizacja, mówiłem to wiele lat temu, świata, kiedy wszyscy byli zachwyceni, że to Unia i wszystko będzie rosła, i to się dzieje na naszych oczach. Wyzwania, przed jakimi nasza cywilizacja staje, są olbrzymie. Patrz, prawda, islam w natarciu, patrz, Chiny w natarciu gospodarczym dziś, jutro nawet mogą być w innej formule, prawda. I Afryka, o której pan mówił, też demograficzna bomba. To wszystko stwarza zagrożenia dla świata, a dla naszej cywilizacji w szczególności. W związku z tym ta trojka, o której mówiłem wtedy, ona była możliwa za czasów rozpadu Związku Radzieckiego, gdyby nie działania, nazwijmy to, właśnie takie agresywne wobec Rosji ówczesnej, prawda, gdzie międzynarodówka dążyła do rozbioru Rosji, prawda, i no niestety, czystety. Ale ta trojka, panie Gabrielu, to ona była, niech pan zobaczy, w Jałcie. Bo pan mówi Churchill, Roosevelt i Stalin. Nie, tam nie to było jest, trojki, bo jest, tam była zmowa, to jest co innego. Ja mówię, tak, tam była, tam Churchill, oczywiście, tam była... Czyli Europa była, niech pan zobaczy, nie. Rosja i Stany, nie? Nie, tak, tylko że... Tylko, no tak, było tak. Panu, tylko, tak. Tylko znowu. Pan chce Jałty 2, panie Gabrielu. Nie, ale to jest absolutnie nadużycie interpretacyjne. Ja tylko mówię o tym, że jeżeli świat chce przetrwać, to potrzebna jest stabilizacja. Ale trzech na jednego wobec Chin, to nie w porządku. Nie, więc zaraz właśnie i wyjaśnię. Otóż pierwszym etapem jest trojka, a później kwadryga. Czyli Chiny, które też chcą, że tak powiem, rozwijać się tym, winny być w tym układzie perspektywicznym. Co do Syberii, dużo ma pan rację. Syberia jest to wielka przestrzeń, która dzisiaj jest pokojowo zagospodarowywana przez Chiny, głównie przez małżeństwa chińsko-rosyjskie, prawda? Rosjanki sobie bardzo chwalą Chińczyków jako mężów. Ależ tak, bo to są pracowici, nie piją, w ogóle idealni mężowie Chińczycy. No. Tak. Na robocie się znają, czy nie znają na robocie? Widocznie znają się. Na Dalekim Wschodzie, prawda? Oczywiście, to oni na Europę to patrzą na jakiś tam cypelek. Co ta Europa, ta cypelek tam? Panie doktorze, ja powiem jedną rzecz. My powinniśmy, bo jesteśmy Polakami, popatrzeć się tylko i wyłącznie na sprawę polską. Nie zajmować się powinniśmy ani Rosją, ani Ameryką. Nie, proszę pani. Myśmy już ale, wygrali, już nie, ale wygrali. Szanowna pani, cenię pani optymizm, nie, ale... Gdzie się, my nie, ja nie mówię, czym mamy się zajmować. Politycy polscy nie mogą się skupić tylko na kuchni polskiej. Muszą znać, proszę pani, i inne kuchnie. Nie. Ale jak mówię, Polska co? Jest najlepsza, to będzie... Nie, ale proszę pani, Polska będzie najlepsza, jeżeli panią poznają właśnie z tej najlepszej strony, również Francuzi, Niemcy, Rosjanie i tak dalej. Nie, ale świat... Nie, oni tak nie, ale to, że pani nie chce, to jest za mało. Świat współczesny wymaga współdziałania.
współdziałania, wymaga współpracy i to, że się egoistycznie niektóre państwa zachowują i izolują, to nie jest dobra metoda na pokój światowy. A największym jednak dobrem, co by nie powiedzieć, przez te parę ładnych lat po wojnie jest to, że nie było totalnej wojny. Była wojna, prawda, na Bałkanach, były inne, prawda, ruchawki, ale jednak pokój został utrzymany. I dlatego dzisiaj, jeżeli chcemy żyć w pokoju... Króla musimy powołać. Króla, w pierwszej kolejności króla Chrystusa, czyli intronizacja. Intronizacja. Pan też jest za? Nie, ja nie jestem za, nie jestem przeciw, ja tylko mówię o pokoju. Lądach ludzi, bo ja uważam, że wszystko to będzie możliwe, wszystko, o czym tu pięknie mówimy, jeżeli nastąpi prawdziwie odnowa moralna Polaków. I to jest klucz do naszego sukcesu, zarówno do Królestwa Bożego, jak i tego ziemskiego. I to jest wielkie zadanie, które każdy z nas może podjąć indywidualnie, choćby przez to, że będzie się uśmiechał do swojego sąsiada, tak, jak pani to czyni, a to nic nie kosztuje. To jest największy, najpiękniejszy, najtańszy krok ku właśnie ogólnemu zadowoleniu. Uśmiechnij się do sąsiada, podaj mu. Uśmiecham, bo myśmy wygrali, ci inni przegrali wszystko. I nie, dlatego nie, ja nie jestem za przegraniem. Nie, droga pani, różni. Miesiąca temu ja jestem się giełda w Chinach. Nie, proszę pani, ale poczekajcie. Chiny były wielką cywilizacją i do w zasadzie XVIII wieku, kiedy Chiny nie zostały zaatakowane przez państwa, nazwijmy to kolonialne, prawda, miały największy, licząc dzisiejszymi sposobami, największy produkt brutto na głowę, czy narodowy produkt, prawda. Chiny naprawdę były i są cywilizacją, w której lekceważyć nie można. Nie można. Więcej, państwo, które dzisiaj jest blisko 1,5-miliardowym, prawda, państwem, trzeba powiedzieć, oczywiście z wielkimi mankamentami, jeżeli chodzi o środowisko, o wiele innych, prawda, dolegliwości, ale jednak rozwijającym się. Oni już nie mówią o wzroście, oni mówią o rozwoju, a to jest różnica, prawda, dostrzegają inne aspekty też niż tylko takie, tak, prymitywne. Panie doktorze, ale myśmy wygrali i karty. Panie Małgosiu, Panie Małgorzato, przed zakończeniem, bym chciał, bo my jesteśmy w takim gronie, oprócz pana Wiesława, dlatego bardzo się chciałbym dowiedzieć, bo tu już weteran, pani też już zna zasady Sejmu, pan Zbigniew też już bardziej, może mniej, ale teraz pana się zapytam, pana Wiesława. Czy ta formuła dzisiaj, taka troszeczkę może w okrojonym systemie, bo jeszcze nie mieliśmy tak skromnej frekwencji, ale czy ona odpowiada wam, ta formuła, taka no jakby perspektywicznie, bo dzisiaj to niewiele można, żebyście jakby powiedzieli z tej atmosfery, no tej mikro dzisiaj, prawda, w pigułce. Zresztą, no nie, było, we Wrocławiu było niewiele, prawda, też kilka osób było, ale tam były 3 osoby. Ja jeszcze powiem, Polacy muszą się jednoczyć, tylko i wyłącznie jednoczyć. Ale nie, tutaj właśnie odnośnie, bo jednak odbierają panowie. I wzrosnąć siłę. Tak? Dobra.